Tomku, ja muszę zacząć od walki, bo nie mieliśmy okazji na ten temat jeszcze pogadać. W moim domu totalne emocje tego dnia się odbywały i tam po prostu walka o telewizor. Spodziewałeś się takiego wyniku, tak zupełnie szczerze? Wyniku, że wygram? No jasne, wiedziałam, że wygram. Ale zostałam zaskoczony. Spodziewałam się trochę inaczej. Znaczy, to jest tak, że setki razy trenowaliśmy ten wariant. Także to nie było zaskoczeniem akurat to, co on wykonał. Natomiast zaskoczenie było to, że uważam, że jestem obeznany z kamerami i jednak ten pierwsze sekundy, kiedy obróciłem się do przeciwnika, światła, jakieś tam wrzawa i na sekundę mnie zamurowało. Na sekundę mnie zamurowało, sparaliżowało i dopiero uświadomiłem sobie, że jak już padam na ziemię, myślę, człowieku, trenowałeś to setki razy, pół roku to trenowałeś i co? I leżysz na ziemi, więc... No ale nic wielkiego się nie stało, też widzieliśmy, że taka sytuacja może się wydarzyć i słyszałem od narożnika, nic się nie stało, umiesz robić, umiesz bronić się z pleców, więc naprawdę te ciosy były jego mocne i moi bliscy naliczyli, że dostałem około ich 30 iluś, więc sporo. Myślałem, że nie dotrwam do końca tej pierwszej rundy, ale się udało. Z kim następna walka? Nie wiem, czekam na, jakoś tak nie mam parcia. Czekam, aż mi ktoś znajdzie, aż włodarze znajdą mi przeciwnika. Na razie zajmuję się aktorstwem. Mam teraz dużo nowych propozycji. No to opowiedz o niej. No, nie mogę powiedzieć, jakby jeszcze nie podpisałem kontraktu, ale mam jakieś tam dwa seriale w roli głównej, mam dwie fabuły w tym roku. Oczywiście non-stop gram w teatrze, z czego jestem bardzo dumny i bardzo mi się podoba, więc naprawdę super. A strachu ci się już przejadł, czy jeszcze nie? Nie, no ja lubię tego gościa, może kiedyś do niego jeszcze wrócimy, kto wie, może z Patrykiem Wegą jeszcze coś wymyślimy, żeby wrócić do Marcina Opałki. Nie przejadł mi się, ale teraz chciałbym zagrać coś innego. Mam nadzieję, że widzowie teraz mnie poznają trochę z innej strony. Tu gram milimetra, eleganckiego gościa, kurde, takiego z wyglądu bardzo kulturalnego, natomiast jest psychopatą. No kurde, to grubo. Tak, i wszystkich zaskoczę. Mój bohater jak nigdy nie przeklina. O nie, to ja też nie mogę się doczekać. No właśnie, nie będzie go pip, 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 tylko... No, naprawdę, naprawdę scenariusz jest tak napisany i oczywiście Patryk jest takim reżyserem, że tam czasami cisnęło się słowo ty niedobry.